Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom pokračovaní Zaklinača 3, kde momentálne ideme o vine a krvi, datatisk a to máme iba o vine a vine, takže ideme do Belgradu, kde ideme na slávnosť. No a samozrejme sme si už dali všade do našej vily trofeje a teraz mám tu už všetko čo chcem a chýbam ešte pár úrovní, pár levelov, pár bodov mi chýba. No, k tomu aby som mal posledný ten mutagen. Tak, ideme na to. O, Wiedźmin, vitaj. Miło, že vpadłeś. Máme s Matyldou malou nespodziankę dla ciebie. Jaký obraz? Widzę, že dogadujecie się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które zdaniem najlepszych sommelierów ma szansę zdetronizować Est-Est. Wiedźminie, to tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz... Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? Geralt po weekendu. Nie, jasne. Billy Wilk. Billy Wilk, jo. Ale zase, kiedy to będzie białe, no jasne. A co mi tam? Biały wilk. Dzikie i z charakterem. Pasuje idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie. No parada, kolej to muszą przyjść, ale ja sobie myślę, że jaką ostrzynę do pici. Ono... fakać. Aspoń jakie... nic. Nájde čice bot. No dobre, ideme. Klepna. To piči, zase neviem si pravila klepnú, kurva. Si keď som... O kurva, to čo je? Vážne? Vážne? Čenstevko nevielké, ale znáte koho, kto by o našich vinách neslyšal? No ideme za čisícem bot, aspoň ten hlavný úkol trošku zaviesť. Máme vínečko fajné, no tu sa aj napijeme, ty vole, ne? Ach, jaj, petardy, odleje, blablabla, jídlo, kde mám to víno? Keď sa vlastne on povedal, že nám to dá... toto. Budeme opity jak svinia, pretože 4 piva sme vypili. Vyvedne sa mu tá hlava, ale ako v pohode, opne. Srav goly na rúbu stodovi. Čišiť bot. Takého čistica bot. Bot. Bot sme mali... takého sme mali v jednotke, čo nám povedla všetko. Tu to je. Ale drž... No, to jak to vytlumačiť? Nieważne, či leje, či slonce pripieka přes týdeň. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat zaraz. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Małe dziecko. Wiedźmin. I radzę wam wrócić, skąd przyszliście. Myślałem, że wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią oszustów. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nim, ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo. Możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Właśnie. Wszystko jedno. Dziękuję, moje dzikie węże! Do
No moment. Kurwa. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy. Dzięki. To jest prawda. Bronili mi w tą. Pretože ja potrafię się rozprawić z tym chłopcem. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami. Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet. Tak? Jakby to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam. No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. No dobrze. Może się jakoś dogadamy. Pecto. Tam ci pecto. O, no widzisz, wiedziałem, że się dogadamy. Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. I co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy.
A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się popsztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem. Wow. Nieźle sobie poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. O, niedobrze. Czerwone drzwi. To o nich mówił Pucybut. Rani. Aha, tu nie możesz zautoczyć. Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Oj, te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Ładny drobiazg. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Chodźmy na poddasze. A więc tu uwił sobie gniazdko. Powinniśmy się rozejrzeć.
Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Narzędzia były niedawno używane. Detlaf w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. No i te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Narzędzia były niedawno używane. Detlaf w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. Ładny drobiazg. Co sam jechał? Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Kurwa. Nie, czy to musi być? Dwere? Detlafie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakichś wrogów? Detlaf miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może, choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż... Nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy, a ludzie, których ktoś porywa lub którzy znikają, nie zwykli tego robić. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania.
Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaf wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził, chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził. A Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. To powinna być dla niego pestka. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś Renavet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie, nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Jeszcze. Ale miał wziąć, że napada, ty wola. A, tam jest niečo. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Na tej kartce jest jakaś plamka. Powinie. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renavet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem?
Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Kurwa. No, tak tato czas by była super. No tak, jaki level dostaniem? 50 budu kniżka. Ten hlavný úkol sa nám preťahuje. Teda riadne. No nič. Vedľajšie úkoly máme už iba 4, zaklinacké máme 3 a poklady máme 3. Čiže zosadu mi to skrátuje, to som celkom rád. Takže asi vyzerá to byť tak, že som v polke hry a tým pádom mám odohrané asi tu hodne veľa hodín. Tak vám pekne ďakujem za sledovanie. Vidíme sa pri ďalšom pokračovaní zaklinača 3. Zaklinača 3. Kovíne a...